We współczesnej Polsce odradzają się stosunki niby folwarczne, przede wszystkim w biznesie. Tak twierdzą niektórzy badacze społeczni i publicyści. Polscy przedsiębiorcy traktują pracowników jak szlachta poddanych, chłopów w najgorszych czasach gospodarki pańszczyźnianej. Biznesmeni nie inwestują ani w rozwój firm, ani pracowników. Zyski przeznaczają na ostentacyjną konsumpcję, jak mieszkańcy dworów w XVII i XVIII wieku. Czy biznesy III Rzeczpospolitej przypominają folwarki I Rzeczpospolitej? Czy to nie przesada? Pańszczyzna została zniesiona we wszystkich zaborach do połowy XIX wieku. Jednak publicyści pochodzący z ludu pisali w następnym wieku o pańszczyźnianej duszy obecnej w Polakach wywodzących się z chłopstwa. Działacz ludowy Jakub Bojko widział to w służalczym stosunku do władzy, w kompleksie niższości, braku własnej inicjatywy politycznej i obywatelskiej. Czy pańszczyźniana dusza tłumaczy to dzisiaj łatwość, z jaką pogardliwie patrzy się na ludzi wsi? Upatruje się w nich źródło ciemnoty, nietolerancji i przemocy. Inteligencja utożsamia z chłopstwem niegodne postawy w czasie II wojny światowej, jak donosy na Żydów wobec niemieckich okupantów i akty przemocy wobec obcych. Czy to jest zasłużona ocena ludzi, którzy przez wieki byli poddani przemocy i uprzedzeniom? Czy polski folwark jest wiecznie żywy? Najgorzej w I Rzeczpospolitej wiodło się chłopom w XVII i XVIII wieku. W czasach średniowiecza los kmiotków był nie najgorszy. Podstawową formą zobowiązań wobec rycerstwa posiadającego grunty uprawne stanowił płacony regularnie czynsz. Nie było przywiązania chłopa do ziemi ani pańszczyzny. Ta zaczęła się pojawiać w coraz większym zakresie od XVI wieku. Szlachta zadbała o stopniową likwidację sądów niezależnych od dworu. W wiekach XVII i XVIII spadł na chłopów ciężar przymusowej pracy dla pana i trudność w wyrwaniu się ze wsi. Majątki szlachty uszczuplały wojny, plagi i ochłodzenie klimatu. Panowie przerzucali na poddanych troskę o byt materialny dworu, zwiększając ich obciążenia. Szlachta nie szukała technologicznych innowacji, ani nie dbała o poprawę losu kmieci. Zależało jej tylko na zarobku czerpanym głównie z handlu zbożem. I pan to najnowsza książka profesora Andrzeja Chwalby i redaktora Wojciecha Harpuli. Autorzy ukazują układ stosunków na wsi w ciągu polskich dziejów, od początków państwowości aż do zmierzchu dworów po II wojnie światowej. Została napisana w formie leksykonu. Hasła mierzą się z zagadnieniami szlachecko-chłopskiej historii. To kolejna pozycja w ostatnich latach badająca zaniedbane i trudne do analizy dzieje polskiej wsi. Autorzy domagają się prowadzenia rzetelnych badań nad tym tematem. Powstające od niedawna głośne książki z zakresu tzw. ludowej historii Polski przekazują wiedzę nierzadko skażoną ideologią. Zdaniem autorów Hama i Pana badacze i publicyści najpierw stawiają tezę, a potem gromadzą fakty na jej poparcie. Ich zdaniem jest to rażąco niezgodne z metodami badań historycznych. Taki sposób pisania pozwala na dowolną selekcję faktów, na pomijanie lub spychanie na margines tych, które są sprzeczne z przyjętą tezą. Zdaniem krytyków ludowe historie przyjmują pogląd o nieusuwalnym konflikcie klas jako naczelnym motywie dziejów, albo o ucisku chłopów przez szlachtę nie do uniknięcia. Mają cele polityczne. Pisanie dziejów z punktu widzenia grup uciskanych ma być krokiem w stronę ich wyzwolenia. Jest to cel daleki od ideału badań akademickich, szukających możliwie największego obiektywizmu. Chłopskie życie było najczęściej biedne i prymitywne. Dawni kmiecie nie pozostawili wielu świadectw pisanych. Historyk musi korzystać ze źródeł dworskich, kościelnych, królewskich, zaborczych lub relacji zagranicznych obserwatorów. Zachodni podróżnicy opisywali na przykład los polskich chłopów w najczarniejszych barwach. Ale podobnie o chłopach francuskich czy niemieckich pisali polscy szlachcice i duchowni, chwaląc przy okazji chrześcijańskie stosunki w Rzeczpospolitej. Na ile jesteśmy w stanie odtworzyć życie mieszkańców wsi? Autorzy Pana i Hama nawołują do wstrzemięźliwości w wydawaniu uogólnionych sądów. Dostępne źródła potrafią zwodzić historyków. W latach 90. w Polsce modne było odkrywanie lub dorabianie sobie szlacheckiego pochodzenia. Chłopski rodowód przynosił wstyd. Dzisiaj Polacy nabierają pewności siebie.
czy tak naprawdę wiemy, skąd pochodzimy.